Choć dziś jakąś dla mnie bardzo miłą okazją jest fakt wydania drugiego tomu Dziejów Polski, to nie chciałbym po prostu przerywać po raz kolejny, drugi cyklu zapowiadanego przecież na ten rok szkolny czy akademicki, cyklu poświęconego historii myśli politycznej i zostanę przy tym cyklu. Choć na pewno jest bardzo wiele tematów, o których warto byłoby rozmawiać i do tego myślę, że będziemy mogli wrócić w dyskusji niekoniecznie poświęconej myśli świętego Augustyna i świętego Tomasza, bo o tych dwóch postaciach i raczej może nie o samych postaciach, ale o ich spojrzeniu na to, co polityczne, na tym bardzo ważnym śladzie, jaki ich myśl zostawiła w refleksji politycznej, chciałem dzisiaj naszą uwagę skupić, ale w dyskusji naturalnie możemy przejść także do zagadnień, które Państwa współcześnie interesują, a inspiracją do wielu przemyśleń także nad sprawami dzisiejszymi. Myślę, że służyć mogą nam, tak jak służyły wielu pokoleniom, kilkudziesięciu już pokoleniom, refleksje świętego Augustyna i świętego Tomasza, dwóch największych, chyba wolno tak powiedzieć, doktorów Kościoła. Wszyscy pragniemy, żeby do ich grona zaliczony został święty Jan Paweł II. Można mieć bardzo daleko posuniętą nadzieję, że wśród nich znajdzie się święta Faustyna, ale nie pogniewają się na pewno, jeśli nazwę największymi doktorami Kościoła właśnie tych dwóch świętych. Dlaczego w ogóle mówimy o świętych w perspektywie myśli politycznej? Oczywiście sytuacja refleksji o polityce, o naszym miejscu w życiu społecznym i politycznym zmieniła się wraz z objawieniem, wraz z wcieleniem, do którego przygotowujemy się. Czasem na to nam brakuje jakby może wolnych chwil, ale myślimy przecież o zbliżającym się Bożym Narodzeniu i Boże Narodzenie i oczywiście męczeńska śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, powołanie na krzyżu Kościoła, to wszystko wprowadza zupełnie nową perspektywę do refleksji politycznej. Jest to perspektywa odmienna od tej, którą przedstawiał Platon, i jeszcze dużo bardziej odmienna od tej, którą prezentował Arystoteles, bo pamiętacie Państwo, że u Platona jest jakby takie wychylenie w kierunku bytu wiecznego, w kierunku Boga nienazwanego, który jest gwarantem porządku moralnego i stąd łatwość w pewnym sensie ochrzczenia, mówię w cudzysłowie, Platona, jego dzieła, po jego śmierci i po triumfie chrześcijaństwa w cywilizacji europejskiej. Z Arystotelesem dużo trudniej było to zrobić, bo u niego perspektywy wiecznej nie ma. Jest tylko i wyłącznie perspektywa ziemska i porządek wychowania ku dobru najwyższemu z możliwych, jakie człowiek może w ziemskim porządku osiągnąć. Otóż to właśnie wprowadzenie perspektywy wiecznej, perspektywy zbawienia, które nie czeka nas zbiorowo, w żadnej wspólnocie politycznej. Żadna wspólnota polityczna nie zostanie zbawiona. Niektórzy wyciągają z tego cyniczny wniosek, jak kardynał Richelieu, ten z Trzech Muszkieterów, jeśli ktoś z Państwa czytał tę świetną powieść Aleksandra Dima, który był łaskaw powiedzieć, że jego ukochana ojczyzna Francja nie ma perspektywy wiecznego zbawienia, a więc on musi walczyć o jej zbawienie, czyli o jej rację stanu każdą chwilą swojego życia, bo Bóg tego mu nie zagwarantuje. A więc to napięcie między naszą indywidualną perspektywą, troską, nadzieją, otwarciem na łaskę, która może dotyczyć tylko nas indywidualnie, a perspektywą zbiorowości politycznej jest wpisane w samo wejście Chrystusa w porządek ludzki, wejście tej nadziei, jaką daje
właśnie życie wieczne przez Chrystusa. Oczywiście wiemy, że chrześcijaństwo nie jest pierwszą religią i przed nim były inne religie i po nim pojawiają się historycznie po nim kolejne formy kultu wychylonego i religii wychylonej ku wieczności. I w tej perspektywie warto zastanowić się nad szczególnym charakterem chrześcijańskiego objawienia. Otóż no na pewno warto porównać chrześcijaństwo z dwoma innymi religiami księgi. Ze starszym od chrześcijaństwa judaizmem i islamem. To dzisiaj, w szczególności islam, bardzo ważny problem. Otóż nie wnikając w zawiłości różnic, którymi religioznawcy powinni się znawać i podkreślając cały czas amatorski charakter moich rozważań, chcę podkreślić, bo łatwo zauważyć tę różnicę natychmiast. W judaizmie i islamie najważniejsze jest objawione prawo, wszechogarniające także swoimi bardzo drobiazgowymi przepisami życie społeczne. W chrześcijaństwie nie prawo jest najważniejsze. W chrześcijaństwie najważniejsza jest teologia, nie jurysprudencja, nie rozszczepianie włosa na czworo. Z całym szacunkiem dla znaczenia prawa, ale refleksja nad Bogiem, próba otwarcia na łaskę płynącą z tej wiecznej perspektywy, która jednocześnie zostawia jakby miejsce na urządzanie życia społecznego, politycznego w sposób nieuregulowany w każdym szczególe przez objawione prawo. Mamy oczywiście odziedziczone po Starym Testamencie przykazania dekalogu. One nas obowiązują wszystkich. Ale nie mamy 600 kilkudziesięciu przepisów, jak Żydzi, regulujących religijnie bardzo drobiazgowo rozmaite reguły postępowania życia między ludźmi. A więc tu jest jakaś przestrzeń, większa przestrzeń wolności, dowolności, przestrzeń, którą wypełniają ludzie, wypełniają swoimi pomysłami na urządzenie tego życia ludzkiego. Sprawy związane z prawem, z polityką w związku z tym także, można rozpatrywać w chrześcijańskiej perspektywie bez konieczności konfrontacji z władzą religijną. Teokracja nie jest sposobem życia chrześcijan. Inaczej jest w przypadku islamu na pewno. Inaczej, zupełnie inaczej z innej perspektywy wygląda to w judaizmie. Ale tu chcę zwrócić uwagę tylko na tę różnicę. Otóż oczywiście w chrześcijaństwie perspektywa teokratyczna mogłaby się wytworzyć, jeśli spojrzeć na to z historycznego punktu widzenia, nie teologicznego, gdyby nie okoliczności historyczne, które sprawiły, że chrześcijaństwo w swoim rozwoju zakorzeniło się w szczególności na terenie Cesarstwa Rzymskiego, ale zakorzeniło się w momencie, kiedy cesarstwo przechodzi kryzys, kiedy rozpada się na dwie części, a potem jego zachodnia część upada i główną formą porządku politycznego związaną z tradycją cesarstwa staje się wyłącznie ta wschodnia połowa, cesarstwo bizantyńskie. I tam powstaje pokusa połączenia władzy świeckiej z władzą duchowną. Niebezpieczeństwo cezaropapizmu. Na zachodzie, jak wiemy, sytuacja układa się inaczej, kiedy upada władza cesarzy rzymskich w V wieku po Chrystusie. Papieże nie mają nad sobą tej kontroli świeckiej władzy i stopniowo właśnie dzięki utrwaleniu instytucji papiestwa w Rzymie,
utrwaleniu jej niezależności, choć były różne okresy w tej historii, różne próby wzięcia pod kontrolę instytucji papiestwa, wykształca się model dwóch władz w tradycji istnienia Kościoła, władzy świeckiej i władzy duchownej, które są ze sobą związane, a jednocześnie każda posiada swoją autonomię. To właśnie różni bardzo praktykę chrześcijańską od praktyki w świecie islamu w szczególności. Otóż warto zwrócić uwagę na to, że w takiej dojrzałej formie problem polityczny stanął przed chrześcijaństwem w momencie, kiedy chrześcijaństwo zostaje uznane za jedną z oficjalnych religii w 313 roku przez Konstantyna Wielkiego, a tym bardziej, kiedy staje się oficjalną, jedyną uznaną religią cesarstwa w roku 395. Między tym początkiem IV wieku a końcem IV wieku po Chrystusie, no jakby chrześcijaństwo musi sobie zadać pytania o swoje relacje ze światem polityki, który nagle otwiera się przed chrześcijaństwem, już nie jako forum prześladowań, nie w formie pochodni Nerona, kolejnych fal bardzo brutalnych prześladowań, które wcześniej dotykały chrześcijan, ale w formie drugiej władzy, która może zlać się z tą władzą duchowną, połączyć, może stanąć obok niej. Trzeba wyjaśnić te relacje między władzą świecką a władzą duchowną. W najdojrzalszy sposób podejmuje te refleksje po wcześniejszych myślicielach, których tutaj nie ma niestety czasu omówić, właśnie święty Augustyn z Hippony, biskup Hippony w północnej Afryce, żyjący w latach 354-430 po Chrystusie, który, zapewne wielu z Państwa czytało to jego dzieło, opisał swoją drogę duchową w książce nie mającej żadnego precedensu we wcześniejszej literaturze światowej i książce, która stała się wzorem, można powiedzieć, autobiograficznej refleksji psychologicznej. To są oczywiście wyznania świętego Augustyna. Wspaniała książka, w której naturalna tendencja w każdej autobiografii do zdominowania jej przez ego, przez egocentryzm, zrównoważona jest, czy przeważona raczej zdecydowanie, przez poczucie, że to nasze małe ludzkie ja dopiero przez spotkanie z Bogiem może nabrać pełnej wartości, że samo w sobie nie jest wystarczającym powodem do zachwytu czy do, jeżeli można tak powiedzieć, zaspokojenia. To przecież właśnie święty Augustyn jest autorem wśród tylu innych znanych, często cytowanych powiedzeń, tego powiedzenia o tym, iż nie spocznie nasze serce, aż spotka Pana, aż spocznie w Panu, prawda? Że ten niepokój jest nam dany aż do momentu połączenia z Chrystusem. Otóż mówię o wyznaniach świętego Augustyna, żeby pokazać perspektywę jego osobistego doświadczenia. Doświadczenia bardzo, można powiedzieć, problematycznego. To znaczy nie było to bezproblemowe dojście do spotkania z Bogiem, ale było to życie młodego człowieka pełnego pasji, namiętności, no, powiedziałbym, z perspektywy chrześcijańskiej na pewno grzesznych. Żył z kobietą, miał z nią dziecko, wahał się, czy się z nią związać na stałe, czy też ją porzucić, szukając następnych uciech życiowych. Nie wybrał jeszcze bynajmniej chrześcijaństwa, przeszedł przez fazę manichejskiej herezji, to znaczy takiej, w której no jakby przeciwstawiane są ze sobą ciało i materia, niemal jakby dwa równorzędne bóstwa rządziły tym światem. Oczywiście dla wielkiego skrótu tak to ujmuję. By dopiero po spotkaniu z biskupem, ze świętym biskupem Mediolanu, Ambrożym i modlitwach swojej matki, świętej Moniki,
spotkać Chrystusa, przyjąć chrzest w roku 387 i stał się wtedy, no można powiedzieć, pełnym pasji, obrońcą, apologetą chrześcijaństwa. Jego dorobek jest po prostu trudny do ogarnięcia. To jest około 110 książek, 400 kazań, 300 listów, by tak z grubsza określić skalę aktywności pisarskiej świętego Augustyna. To, że ja tutaj odważam się o nim mówić, jest świadectwem wyjątkowej zuchwałości, bo oczywiście poznałem tylko bardzo, bardzo niewielki ułamek z tego dorobku. Od razu odsyłam do, wydaje mi się, najwspanialszego znawcy u nas w Polsce, przynajmniej najwspanialszego, jakiego ja spotkałem, myśli świętego Augustyna. Jest nim niewątpliwie ojciec profesor Jacek Sali, z którego nauk możecie Państwo korzystać na co dzień tutaj, niedaleko u Dominikanów na Nowym Mieście. A więc tam odsyłam po prawdziwą, że tak powiem, mądrość związaną ze świętym Augustynem. Ale ja tutaj chcę się skupić wyłącznie na tym aspekcie refleksji politycznej. Otóż ona koncentruje się w największym, w sensie objętości na pewno, dziele świętego Augustyna o Państwie Bożym, De Civitate Dei. To dzieło było napisane w odpowiedzi na doświadczenie wstrząsające światem starożytnym, doświadczenie splądrowania Rzymu w 410 roku po Chrystusie. Rzym po raz pierwszy od ponad 7 wieków został zdobyty przez obcych najeźdźców. I to doświadczenie, że stolica cesarstwa, chociaż już de facto przeniosły się władze cesarstwa gdzie indziej, ale to wciąż najważniejsze, najbardziej prestiżowe miejsce w cesarstwie, siedziba senatu, padło łupem barbarzyńców, postawiło przed całą elitą rzymską, niezależnie od jej wyznania, religii, pytanie, kto za to odpowiada, za ten upadek Rzymu? Dlaczego Rzym tak upadł, że pozwala bezkarnie barbarzyńcom pustoszyć swoją świętą stolicę? I bardzo często odpowiedzialność za to wskazywano w przyjęciu chrześcijaństwa, które nastąpiło ledwie kilkanaście lat wcześniej jako religii obowiązującej. Obrońcy starych pogańskich tradycji Rzymu, którzy oczywiście nie zniknęli z powierzchni ziemi wraz z przyjęciem chrześcijaństwa w 395 roku. Krótko mówiąc, wykorzystali tę okazję, by zapytać o zgubny ich zdaniem sens czy wpływ chrześcijaństwa na stabilność struktur politycznych. I to jest pytanie wyjściowe. Czy chrześcijaństwo jest do pogodzenia w ogóle z jakąś strukturą polityczną? Czy może istnieć w świecie polityki? Jak może istnieć? Czy raczej nie niszczy tego świata politycznej stabilności, struktury? Święty Augustyn chciał odpowiedzieć na to pytanie. Już jako biskup Hippony, miasta północnoafrykańskiego, gdzie stopniowo przejmował także obowiązki, można powiedzieć, cywilno-administracyjne, bo tak to było wtedy w czasie kryzysu struktur cesarstwa, że biskupi stopniowo przejmowali także odpowiedzialność za, no można powiedzieć, bezpieczeństwo i porządek w powierzonej ich pieczy duchowej diecezji. Otóż także łącząc te funkcje z funkcją pisarską, święty Augustyn tworzył swoje wielkie dzieło De Civitate Dei. Ono od razu ukazuje, można powiedzieć, znaczenie chrześcijaństwa wchodzącego w świat polityczny. Świat polityczny jest, paradoksalnie może nam się to wydawać, statyczny. Oczywiście dokonują się w nim rewolucje, przewroty, ale wydaje się jakby pewną stałą ludzkich namiętności, tej natury, która wiemy, że zawiera w sobie i dobro, i zło. Natomiast wejście Chrystusa pokazuje jakby kierunek rozwoju człowieka od upadku, od wygnania z raju do drugiego przyjścia, do zbawienia. I ten rozwój święty Augustyn wyraźnie lokuje gdzie indziej niż w życiu politycznym.
podkreśla, że życie człowieka, w tym co najważniejsze, realizuje się poza polityką. I to jest oczywiście punkt widzenia zupełnie inny niż u Arystotelesa. Pamiętamy, że tam najważniejsze było życie w polityce. Tylko w polityce można było się zrealizować. W służbie własnej ojczyźnie, w wychowywaniu dobrym współobywateli, w walce o bezpieczeństwo tej ojczyzny. To było wszystko, cały horyzont doświadczenia ludzkiego. Oczywiście można było zrealizować się także w służbie filozofii, prawda? Vita contemplativa i vita activa, te dwie formy ludzkiego samospełnienia były przez Arystotelesa analizowane, prawda? Czyli życie filozofa, kogoś, kto się zajmuje no właśnie namysłem nad rzeczywistością, i życie obywatela. Ta vita activa to jest życie obywatelskie, nie życie sportowca jakiegoś, prawda, kto chodzi tylko do siłowni lub aktywnie spędza czas pijąc piwo z kolegami. To oczywiście też jest potrzebne, Arystoteles tego nie negował, ale vita activa to jest przede wszystkim życie obywatelskie. Święty Augustyn mówi, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy spotkamy w naszym życiu łaskę, czy otwarta będzie nasza droga do nieba. I to jest właśnie przestrzeń, w której kształtuje się Civitas Dei, a więc wspólnota czy państwo Boże. Ona istnieje równolegle obok ziemskiego Civitas Terrena, prawda, czyli państwa ziemskiego, wspólnoty ziemskiej. To pokazanie, że jest coś równoległego do wspólnoty politycznej, coś, co dla każdego indywidualnie człowieka ma większe przecież znaczenie niż wspólnota polityczna, natychmiast relatywizuje znaczenie polityki. I ta relatywizacja znaczenia polityki jest, wydaje mi się, czymś bardzo ważnym i bardzo zdrowym. To jest mój punkt widzenia, co pięknie święty Augustyn w swoim dziele unaocznia. Otóż z tej relatywizacji wynika przekonanie, że nie ma żadnego doskonałego porządku politycznego. Arystoteles poszukiwał takiego porządku, choć też pokazywał, że nie ma w rzeczywistości doskonałego wzoru, trzeba szukać najmniej złego. Platon jeszcze bardziej, można powiedzieć, idealistycznie zakładał, że można zbudować taki idealny porządek. Augustyn odpowiada jednoznacznie, nie, nie da się zbudować idealnego porządku na ziemi. Dlaczego? Państwa ziemskiego nie da się zbudować idealnego. Bo Augustyn wprowadza do polityki, do perspektywy chrześcijańskiej, właściwie na zawsze po dzień dzisiejszy, obowiązującą doktrynę grzechu pierworodnego. Rzecz jasna, nie on ją wymyślił, ale on zastosował ją do refleksji o polityce. Skoro pierwsi rodzice upadli, to ludzie tutaj na ziemi nie zbudują niczego doskonałego, absolutnie doskonałego. Możemy oczywiście starać się budować rzeczy dobre, ale raj jest jeden. Drugiego raju tu na ziemi nie zbudujemy. W tym sensie najogólniejszym, można powiedzieć, wizja świętego Augustyna jest wielką przestrogą przed ziemskimi utopiami. Żadna utopia ziemska się nie uda. Jakkolwiek byśmy próbowali ją opisać pięknymi hasłami, nie da się wprowadzić idealnego porządku komunistycznego, nazistowskiego, liberalnego. Żaden nie będzie doskonały. Drugi, dodatkowy, można powiedzieć, praktyczny wniosek płynący z tej relatywizacji sprowadzał się do zdania, które jest szczególnie mocno przez świętego Augustyna podkreślane, ale wcale nie podzielane przez wszystkich późniejszych myślicieli chrześcijańskich. To jest przekonanie, że skoro nie możemy zbudować idealnego porządku, to nie powinniśmy też dążyć ani popierać państwa światowego. Że pokusa zbudowania uniwersalnego państwa, jednego państwa, w istocie grozi bardzo złymi konsekwencjami, ulegnięcie tej pokusie. Ponieważ właśnie przez wielość różnych funkcjonujących równolegle ustrojów, systemów politycznych możemy liczyć na ograniczenie tej niedogodności, jaka wynika
z naszej niedoskonałości, z grzechu pierworodnego, ponieważ kiedy istnieje dużo, nie jedna właśnie wspólnota polityczna, mniej grozi nam pokusa pychy, najważniejsza pokusa w porządku chrześcijańskiego upadku, znaczy w teorii chrześcijańskiej czy w dogmatyce chrześcijańskiej dotyczącej upadku. To przecież to, że z raju zostali pierwsi rodzice wypędzeni, było efektem przede wszystkim pychy. Będziecie jako bogowie. Ta pokusa, która została podsunięta wtedy, może wrócić z wielką siłą, kiedy widzimy, że cały świat jest pod naszą kontrolą. Cały świat jest nasz, urządzony według jednej mody, według jednego wzorca. Powiedziałbym, że z tej perspektywy święty Augustyn na pewno byłby zdecydowanym krytykiem wizji końca historii, jaką przedstawiano, Francis Fukuyama przedstawił, rozwijając myśl Hegla po 1989 roku, że no już skończyła się zimna wojna, wygrał Zachód, cywilizacja wideo i stereo i już wszędzie będzie tak jak no mniej więcej w Kentucky. Prawda? Nie teraz, to za 10 lat wszystko będzie tak samo wyglądało. Oczywiście w dużym uproszczeniu, ale tak ta wizja wyglądała. No, święty Augustyn widziałbym w tym przerażającą i bardzo niebezpieczną perspektywę. Zastrzegłem się, że nie jest to jedyne spojrzenie w chrześcijańskiej tradycji możliwe, bo na przykład dużo później, na przełomie wieku XIII i XIV, Dante Alighieri, jak najbardziej chrześcijański, największy poeta europejskiego średniowiecza, jest namiętnym zwolennikiem monarchii uniwersalnej. Uważa, że bez zjednoczenia wszystkich jesteśmy ofiarami ciągle prowadzonych wojen, że tylko w państwie połączonym pod berłem jednego cesarza, był gorącym zwolennikiem cesarstwa Dante, można uniknąć no, tych ciągłych konfliktów, które są dla nas nieszczęściem. Wojna jest dla nas nieszczęściem. Otóż święty Augustyn także bardzo poważnie, zostawiamy na razie Dantego na marginesie naszych rozważań, święty Augustyn bardzo wyraźnie dostrzega tę naszą ludzką troskę o pokój i spokój. Tak, pokój jest dobrem, którego wszyscy właściwie pożądamy. Nawet wtedy, kiedy prowadzimy wojnę, chcemy ostatecznie, żeby zapanował pokój. To jest wpisane w naszą ludzką naturę także. Dążenie do pokoju, do spokoju, do uspokojenia. Otóż święty Augustyn już powiedział w wyznaniach, że ten spokój można osiągnąć tylko w perspektywie zbawienia. Ale w ziemskim porządku także przecież szukamy tego spokoju i pozwolę sobie tutaj przytoczyć cytat z Państwa Bożego. Z tomu drugiego, z rozdziału 19. Dom ludzi, którzy nie żyją z wiary, zabiega o pokój ziemski wśród dóbr i wygód życia doczesnego. Natomiast dom ludzi żyjących z wiary oczekuje dóbr wiecznych przyobiecanych dla przyszłego życia. Dóbr ziemskich zaś i doczesnych używa jako obcy przechodzień, tak by nie dać się im usidlić i odwrócić od Boga, do którego podąża, by jednak wspierać się na nich i nie powiększać ciężaru ciała, podlegającego skażeniu i przez to obciążającego duszę, natomiast czynić go znośniejszym. Dlatego też korzystanie z dóbr niezbędnych dla tego śmiertelnego żywota jest wspólne obu grupom ludzi i obu odmianom domów czy wspólnot. Lecz cel takiego korzystania u każdej z nich pozostaje osobny, jej tylko właściwy i wysoce odmienny. A więc zwraca uwagę święty Augustyn na to, że i ci, którzy świadomie dążą do zbawienia, chcą, szukają Bożej łaski, i ci, którzy nie wiedzą w ogóle o tej łasce albo ją odrzucają świadomie, korzystają z dóbr ziemskich i w pewnym zakresie pokrywa się dążenie jednych i drugich. Gdyby
odrzucił tę wspólnotę, święty Augustyn byłby manichejczykiem, gdyby powiedział, że na przykład korzystanie z dóbr materialnych jest absolutnie zakazane. Powinniśmy tylko umartwiać nasze ciało, jakby zniszczyć siedzącą w nim materię przez właśnie niekorzystanie z tego, co jest potrzebne dla jej podtrzymania. Otóż tego święty Augustyn nie twierdzi, a więc jest jakaś przestrzeń wspólna dla obu tych domów czy obu tych wspólnot, civitas terrena i civitas dei. Jak ta przestrzeń wspólna wygląda? Pisze dalej święty Augustyn. Tak tedy państwo ziemskie, nieżyjące z wiary, dąży do pokoju ziemskiego, a zgodę obywateli co do rozkazywania i posłuchu zasadza na tym, iżby panowała między nimi pewna zgodność ludzkiej woli w zakresie spraw wiążących się z doczesnym życiem. Tutaj powtarza, można powiedzieć, to, co już wcześniej opisał Platon i Arystoteles, że wspólnota, ziemska wspólnota, żeby była trwała, stabilna, musi być wspólnotą rozróżniania dobra i zła. Jeżeli się kłócimy o to, jedni mówią, że dobrem jest zabijać sąsiada, a drudzy mówią, że dobrem jest raczej mu pomagać, no to nie stworzymy wspólnoty w ten sposób. I w obydwu wspólnotach widoczne jest dążenie do pokoju. Do pokoju na tym przynajmniej ziemskim poziomie. I mówi tak święty Augustyn, już kończę ten długi cytat. Państwo niebieskie lub raczej ta jego część, która jako obca wędruje w tym znikomym świecie i żyje z wiary, cały czas podkreśla tę metaforę, że jesteśmy tu przechodniami, wędrowcami. Nie możemy się przywiązać do tego tutaj życia, bo przechodzimy przez nie, idziemy gdzieś dalej. Nieuniknienie musi również korzystać z tego pokoju do czasu, gdy przeminie sama śmiertelność, dla której pokój taki jest konieczny. Zgodnie z tym, gdy na łonie państwa ziemskiego państwo niebieskie przepędza czas owego wygnania niczym jeniec mający już wszelako obietnicę uwolnienia i duchowy dar jako jej porękę, nie waha się okazywać posłuchu prawom państwowości ziemskiej. A więc człowiek, który jest przywiązany do civitas dei, który zmierza przede wszystkim dalej niż do spraw ziemskich, jest zobowiązany. Rozwija tutaj myśl oczywiście, którą pierwszy sformułował święty Paweł w swoich listach. Święty Augustyn teraz rozwija. Pokazuje, że jeżeli państwo ziemskie dąży do pokoju, utrzymuje pokój między różnymi grupami, stara się hamować konflikty, to człowiek Boży, człowiek należący jednocześnie do Państwa Bożego, popiera w tym to państwo, okazuje posłuszeństwo na pewno w takim zakresie, który służy pokojowi. Że ta śmiertelna doczesność jest im wspólna, więc w sprawach z nią związanych musi pomiędzy dwoma państwami panować zgoda. Podkreśla jednocześnie święty Augustyn, i to pokazuje szczególnie ważną dzisiaj we współczesnym świecie także naukę z jego refleksji płynącą, że państwo niebieskie nie może mieć zasad religijnych wspólnych z państwem ziemskim, a więc nie może potraktować żadnej ideologii ziemskiej jako równoważnika religii. Tego nie może żaden człowiek, który pragnie należeć do civitas dei, zaakceptować. Jeżeli serwuje nam się rozmaite ziemskie ideologie i mamy zawiesić naszą zdolność rozumowania, by przyjąć naukę tych ideologii, to oczywiście święty Augustyn podkreśla, że musimy to odrzucić, co może prowadzić do gniewu, nienawiści i gwałtownych prześladowań, pisze. Jak można na nie odpowiedzieć? Z czasem powstrzymać zapalczywość wrogów można, budząc lęk liczebnością swoich zwolenników, zawsze jednak uciekając się do pomocy Bożej. A więc jest naszym obowiązkiem zwiększanie liczby mieszkańców Państwa Bożego, tych, którzy dążą do Państwa Bożego. Nie jest tak, że mamy się pogodzić z rolą
użyję tutaj metafory obozowej z gułagu, do chodiagi, prawda? Taka mała grupka, która się kurczy, no i no wiadomo, jest nas coraz mniej, będzie nas coraz mniej, może nam w kąciku jakiś tam przyznają prawa, żebyśmy umarli spokojnie, prawda? To nie jest perspektywa właściwa dla Civitas Dei. Nie, mamy tworzyć coraz większą wspólnotę, także po to, żeby można było większej liczbie ludzi otworzyć szansę spotkania z łaską Bożą. To jest nasz obowiązek. I myślę, że warto to przypomnieć, bo mam wrażenie, że w części niektórych środowisk chrześcijańskich, a nawet takich, które nazywają siebie katolickimi, zwycięża, przeważa ta perspektywa pogodzenia właśnie z rolą dochodiagi, prawda? Czyli ma nas być coraz mniej, coraz bardziej mamy udawać, że nas nie ma w ogóle, chować się do kącika i że to jest naturalne. Nie, to jest, znaczy być może to jest zgodne z jakąś naturą Civitas Terrena, ale na pewno nie jest zgodne z powołaniem Civitas Dei. Następna bardzo ważna uwaga, z tego samego fragmentu pochodząca, stwierdza, że, cytuję, to niebieskie państwo w czasie, gdy odbywa ziemską pielgrzymkę, powołuje swoich obywateli spośród wszystkich narodów i zbiera pielgrzymującą społeczność z wszelkich języków, nie troszcząc się o różnice w obyczajach, prawach i urządzeniach, które służą wprowadzeniu lub utrzymaniu pokoju ziemskiego. A więc musimy pamiętać o tym, że tworzymy Kościół z ludźmi najróżniejszych obyczajów, ras, poglądów w kwestiach szczegółowych, oczywiście nie dotyczących wiary, i języków. Ale, cytuję dalej świętego Augustyna, niczego Państwo Boże z tych rzeczy nie znosi, znaczy nie unieważnia i niczego nie niszczy. A więc Kościół czy Państwo Boże nie jest po to, żeby zglajszaltować wszystkie różnice między narodami. Właśnie powiedziałbym, jest wielkim obrońcą święty Augustyn różnic między wspólnotami, różnic kulturowych, językowych. Dlaczego? Bo taki był wyrok Pana Boga, wyrok wydany w odpowiedzi na tę wielką pokusę pychy, która ujawniła się w budowie wieży Babel. Wtedy zostaliśmy podzieleni na grupy językowe. To jest kolejny jakby sposób zabezpieczenia nas przed tą najgorszą pokusą pychy, państwa światowego, państwa, w którym wszystko jest ujednolicone, takie samo wszędzie. No, widzimy, że już pewne sukcesy na drodze ku takiemu sposobowi uniwersalizacji zostały odniesione i spotkały się ze sprzeciwem. W pewnym sensie bunt części dzisiejszego świata islamskiego jest wyrazem takiego sprzeciwu. Dlaczego u nas w Kabulu czy w Karachi ma być dokładnie tak samo jak w Kentucky? My chcemy, żeby u nas było jak w Kabulu i jak było w Karachi zawsze, od pokoleń, prawda? To jest też jeden z motywów, nie jedyny, broń Boże, ale jeden z motywów tego przeciwstawienia się perspektywie końca historii wśród narodów islamskich. Myślę, że to jest zdrowy odruch, choćby nawet przybierał niezdrowe formy. Święty Augustyn jeszcze raz podkreśla, że chrześcijaństwo niczego z tych ziemskich różnic nie niszczy i nie unieważnia. Pisze dalej. Co więcej, zachowując je, przestrzega wszystkiego, co choć różne, u różnych narodów, zdąża jednak do wspólnego celu, to jest do ziemskiego pokoju. Przestrzega pod warunkiem, iż nie przeszkadza to religii, która naucza, że należy oddawać cześć jednemu tylko najwyższemu i prawdziwemu Bogu. Otóż tutaj jakby wyjaśnia święty Augustyn relację między państwem ziemskim. Chrześcijanin może żyć w państwie, w którym rządzą niewierzący. To jest jasna perspektywa także dla świętego Augustyna. Może żyć i wiemy, że tak bardzo często bywa. Natomiast nie jest tak, że chrześcijanin nie powinien myśleć o warunkach dla swojego nabożeństwa, dla swojej drogi do Państwa Bożego. Tutaj jest jakieś, można powiedzieć, stałe napięcie między państwem ziemskim a Państwem Bożym.
Święty Augustyn jeszcze raz wraca w innej części tego samego rozdziału do kwestii podziałów między ludźmi. Bardzo pięknie i charakterystycznie o tym mówi. Jeszcze raz, to już ostatni cytat, jaki chciałem przytoczyć. Pisze tak. Po państwie lub mieście jako pierwszej naturalnej, znaczy nienaturalnej, ale pierwszej, można powiedzieć, społecznej wspólnocie, w której funkcjonujemy, następne z kolei miejsce zajmuje świat. W nim upatrują trzeci stopień społeczności ludzkiej ci, którzy zaczynając od domu rodzinnego, przechodzą potem do miasta, by w końcu pójść jeszcze dalej i dojść aż do świata. A ten, tak jak zlewisko wód, im jest rozleglejszy, tym bardziej pełny niebezpieczeństw. Przede wszystkim różnica języków czyni w nim człowieka obcym drugiemu człowiekowi. Przypuśćmy bowiem, że dwaj ludzie przez jakąś konieczność zmuszeni są do przebywania razem. Nieme zwierzęta, choćby należały do różnych gatunków, współżyłyby ze sobą łatwiej, aniżeli ci dwaj będący wszak ludźmi. Bo kiedy wskutek samej różności języków nie mogą oni dzielić się wzajemnie swymi myślami, wówczas tak widoczne podobieństwo natury wcale nie pomaga do zjednoczenia się ludzi w społeczności. Toteż człowiek obcuje ze swoim psem chętniej, aniżeli z obcym człowiekiem. Jakże prawdziwe stwierdzenie, prawda? Otóż mam wrażenie, że święty Augustyn rozumie tutaj coś, czego nie rozumieją albo nie chcą rozumieć ideolodzy niszczenia różnic między narodami, między ludźmi, między językami, między kulturami. Te różnice znikają tylko w perspektywie wiecznej, w perspektywie Państwa Bożego, w perspektywie Państwa Ziemskiego. Ich niszczenie jest złem, jest czymś przeciwnym naturze. Otóż święty Augustyn cały czas, jak gdyby z tych przytoczonych cytatów możecie Państwo wyczuć to chyba, że zmaga się przede wszystkim z pokusą pychy, która jest wpisana i w naszą naturę, i w naturę relacji politycznych. Szukamy zaspokojenia swojego ego, prawda, żeby inni nas podziwiali. Jedni uzyskują to za pomocą materialnej przewagi, bogactwa, inni za pomocą zaszczytów, honorów politycznych, czasem łączą to. Pokusa pychy czyha tutaj na nas na każdym kroku. Ale dla świętego Augustyna szczególnie ważna była innego rodzaju jeszcze pokusa pychy, o której czasem zapominamy, a która jest być może najbardziej dzisiaj niebezpieczna. To jest perspektywa, którą otwarła herezja Pelagiusza, pelagianizmu, nieco wcześniej żyjącego twórcy, wcześniej niż święty Augustyn, doktryny, zgodnie z którą upadek pierwszych rodziców nie przekreśla możliwości dojścia niejako własnym wyborem, własnym wysiłkiem do zbawienia. Pomniejsza bardzo znaczenie łaski, w pewnym sensie Pelagiusz, i jednocześnie kwestionuje sens istnienia Kościoła. No bo skoro każdy z nas może nie został dotknięty na tyle grzechem pierworodnym, że może sam osiągnąć zbawienie, że Kościół mu do tego nie jest potrzebny, przepraszam, że no właśnie natura nasza nie jest tak skażona, byśmy nie mogli osiągnąć sami zbawienia, no to Kościół nam do niczego nie jest potrzebny. Otóż właśnie tu święty Augustyn bardzo mocno zaznacza, że Pelagiusz się myli, że skutki grzechu pierworodnego są na tyle mocne, że sami się nie zbawimy. Pelagiusz nie miał oczywiście na myśli zbawienia o charakterze ziemskim, wewnątrz państwa ziemskiego, ale ta doktryna Pelagiusza, pelagianizm, rozwinęła się niewątpliwie jako formuła doktryn ziemskiego samozbawienia człowieka. Jak to człowiek jest taki wspaniały, sam sobie nie poradzi, bez Boga sami się zbawimy, prawda? I w końcu
Boga wyrzucimy na śmietnik, ogłosimy, jak to zrobi Nietzsche 1500 lat po świętym Augustynie, że Bóg umarł, już nie jest nam do niczego potrzebny. Wyrośniemy jakby z Boga, jak ze starej bajki i zorganizujemy sami sobie świat doskonały. Otóż to jest właśnie, można powiedzieć, dynamika pelagianizmu, którą święty Augustyn dostrzegł od razu. I to jest dynamika, którą dzisiaj widzimy w tylu tekstach. No gdybyście państwo, na szczęście tego nie robicie zapewne, zaglądali czasem na teksty poświęcone religii i Kościołowi w Gazecie Wyborczej. To jest cały czas, jeżeli pojawiają się tam teksty pozytywne o postaciach Kościoła, bo czasem są takie teksty, to zawsze ta pozytywna postać jest młotem na Kościół w samej istocie rzeczy. Prawda? O, dobry ksiądz, który mówi, że Kościół jest do niczego niepotrzebny. Zły duch. Tak, no można to tak w skrócie powiedzieć, ale chodzi mi właśnie o tę myśl, że rozbijanie Kościoła jako instytucji niepotrzebnej bardzo upowszechniło się na pewno także w postawach codziennych ludzi. No owszem, wierzę w Boga, ale Kościół mi nie jest potrzebny, bo ci księża są źli, prawda, no wiadomo, różni są. Więc oni mi są niepotrzebni. Sam tutaj z Panem Bogiem wszystko załatwię, prawda, ostatecznie tak to będzie. No, jak wiadomo, nie jest on traktowany jako w pełni ortodoksyjny myśliciel. To jest właśnie coś, co święty Augustyn na pewno określiłby jako pokusę pelagiańską. Nie wiem, czy słusznie, bo święty Augustyn nie jest objawieniem chrystusowym. Jest tylko jednym z najwybitniejszych teologów. I tylko w takim charakterze go tutaj doktorów Kościoła cytuję. Mówiłem już o tym, że niektórzy inni chrześcijańscy myśliciele mają inne spojrzenie na przykład na sprawę uniwersalizmu władzy państwowej. Mnie perspektywa świętego Augustyna jest bliska. Jakoś się z nią nieudolnie utożsamia. Natomiast podkreślam cały czas, że są też możliwe inne spojrzenia wewnątrz chrześcijaństwa. Otóż ta doktryna pelagianizmu podkreśla w odpowiedzi świętego Augustyna na nią potrzebę Kościoła jako instytucji, która chroni nas przed tą pokusą pychy. Pokazuje nam drogę, w której my sami indywidualnie możemy się zagubić. To jest także wspólnota, ta civitas terrena, której, no można powiedzieć, widzialnym, czy no dającym się opisywać także w instytucjonalnych kategoriach przedstawicielem jest Kościół właśnie. To on prowadzi nas przez wieki w taki sposób, byśmy nie zagubili się w tej drodze od stworzenia i od naszego upadku do zbawienia. Teilhard de Chardin wyraźnie nie docenia upadku. I są tacy teologowie. Teolog Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz Hryniewicz, właściwie radykalizuje doktrynę Pelagiusza, twierdząc, że wszyscy będą zbawieni. Na co odpowiedział filozof, który przechodził wtedy drogę od marksizmu do poszukiwania chrześcijaństwa, tak, Leszek Kołakowski, mówiąc, że no, wydaje mu się bardzo ryzykowna ta wizja i przykra dla niego, że będzie musiał przebywać w jednej przestrzeni z Adolfem Hitlerem i Józefem Stalinem, prawda? No skoro wszyscy jesteśmy zbawieni, no to wszyscy, prawda? I wtedy wszystkie nasze czyny złe i dobre nie mają żadnego znaczenia, prawda? To kwestionuje sens, można powiedzieć, wszystkiego, co robimy w życiu. Można wysnuć tego rodzaju, uproszczoną naturalnie, ale no, uproszczony wniosek z tak rozumianej radykalnie doktryny pelagianizmu. Ale to nie było jedyne, że tak powiem, zagrożenie, czy jedyna niebezpieczna interpretacja, którą brał pod uwagę święty Augustyn w swojej syntezie. Drugą był donatyzm. To było akurat no, mniej
teologiczne zagadnienie, czy mniej teologiczna herezja, bardziej było to związane z praktyczną odpowiedzią na zjawisko, które my i dzisiaj znamy. To jest, powiedziałbym, zjawisko zbyt daleko posuniętego entuzjazmu w dziedzinie lustracji. Jestem za lustracją, to żeby nie było wątpliwości. Ale trzeba widzieć to w pewnej perspektywie, którą przypomina sprawa donatyzmu. Otóż właśnie między 313 a 90 latami IV wieku, kiedy chrześcijaństwo już było dopuszczone, ale nie było religią panującą, no, bywało tak, że raz, prawda, w jednej tam prowincji przeważali chrześcijanie, w innej poganie, w tej co poganie, no to, prawda, czasem wciąż jeszcze miały miejsce prześladowania. Niektórzy, nie tylko wierni, ale nawet biskupi pod wpływem tych prześladowań, no, że tak powiem, rezygnowali z postawy prawdziwie chrześcijańskiej. No, można powiedzieć, nie tylko przymykali oko, ale kolaborowali z tym pogańskim reżimem, czy przechodzili na jego stronę, który akurat przeważał. I ci, którzy nie załamali się w tych warunkach, po tym, kiedy Kościół już został ogłoszony, czy przepraszam, chrześcijaństwo religią, można powiedzieć, jedynie dopuszczalną, państwową w Rzymie, upomnieli się o rozliczenie z tymi, no właśnie, którzy się załamali, ale upomnieli się na tyle radykalnie, by powiedzieć, że być może nawet sakramenty udzielane przez tych księży czy biskupów, którzy się załamali, którzy przeszli na stronę wroga, nie są ważne. Że no, skoro sami te naczynia łaski okazały się zbrukane, to i łaska jest nieważna. I na to właśnie dopiero udzielił tej odpowiedzi święty Augustyn, którą my znamy. Ona wtedy się dopiero formułowała, że owszem, ksiądz, biskup, każdy wierny może upaść, ale to nie zmienia znaczenia łaski i nie zmienia znaczenia tej funkcji szafarzy łaski, którą spełniają księża, biskupi, którą spełnia Kościół. Nie można z tego zrezygnować, ponieważ wtedy, można powiedzieć, połączy się paradoksalnie ta perspektywa donatyzmu, surowego rozliczenia, że tak powiem, z naszymi upadkami, z perspektywą pelagianizmu. No w końcu sami czyści, no kto jest całkiem czysty, prawda? Zawsze można sobie zadać to pytanie i trzeba sobie samemu wyłącznie, nie drugiemu, tylko sobie samemu zadać to pytanie. A więc to są zagadnienia, w perspektywie których święty Augustyn obronił, jeżeli można tak powiedzieć, obronił na następne wieki istotę sensu misji Kościoła, bez którego obejść się nie można. Bo tak pozostałaby civitas terrena, państwo ziemskie, i pozostaliby pojedynczy pielgrzymi bez żadnego oparcia, pojedynczy pielgrzymi wędrujący do miasta Boga przez te państwa ziemskie, które tutaj funkcjonują. Otóż święty Augustyn pokazał, jak wielkie znaczenie jest Kościoła i jak wielkie znaczenie dla polityki ma pamięć o grzechu pierworodnym, o tym, że nic doskonałego tutaj nie stworzymy. Gdzie więc jest przestrzeń kompromisu między tymi dwoma, można tak powiedzieć, współistniejącymi państwami, państwem Bożym i państwem ziemskim? Otóż jest nim przede wszystkim dążenie do pokoju. I święty Augustyn podkreśla znaczenie zabiegów o pokój. Święty Augustyn jest pierwszym, który sformułował w doktrynie chrześcijańskiej koncepcję wojny sprawiedliwej, bo stwierdził, że wojny wybuchają między wspólnotami. One nie są do uniknięcia od czasu upadku ludzkiej natury. I bywa tak, że można prowadzić wojnę sprawiedliwą. Nie wszystkie. Pokój nie za wszelką cenę. Można się bronić przed niesprawiedliwą napaścią. To święty Augustyn pierwszy jakby tę myśl wprowadza do refleksji politycznej, potem rozwinie ją święty Tomasz i jeszcze dokładniej rozwiną ją
teolodzy i prawnicy z Uniwersytetu Krakowskiego, kiedy jeszcze miał on dobry wydział prawa, to znaczy na początku XV wieku. Nie, naturalnie i teraz są dobrzy prawnicy. Proszę nie zapominać, że 1/3 członków Rady Wydziału Prawa nie poparła tego fatalnego wystąpienia i przeciwnie, no, wystąpiła publicznie przeciwko niemu. Także nie wolno dokonywać pewnie uogólnień za daleko idących. Zresztą mówię o tym obszernie w programie pani Ewy Stankiewicz, który w czwartek, zdaje się, ma być emitowany w Telewizji Republika. Ale to jest inna kwestia. Otóż pokój niemniej jest bardzo ważny. Jest czymś, co na pewno jest naszym dążeniem. I dzisiaj stoimy, tak myślę o tym, bo rozmawialiśmy dzisiaj o tym w Belwederze, na tym posiedzeniu poświęconym mediom publicznym. I tu stajemy wobec zagadnienia bardzo trudnego. Chęć odzyskania mediów publicznych dla tej bardzo dużej części naszej wspólnoty ziemskiej, naszej civitas terrena polskiej, która była całkowicie z tych mediów nazywających się publicznymi wyrugowana, spowoduje oczywiście wzrost napięcia, wzrost konfliktu społecznego w Polsce. I to jest cena, którą przyjdzie zapłacić. Czy trzeba? To jest pytanie do dyskusji, ale to jest cena, którą na pewno przyjdzie zapłacić za próbę zdecydowanej zmiany sytuacji niesprawiedliwej i złej dla Polski, dla naszej wspólnoty ziemskiej, jaką jest całkowite zawłaszczenie mediów publicznych przez, no, krótko mówiąc, drugą stronę politycznego sporu. Otóż tutaj dobro pokoju potrzebnego w każdej wspólnocie będzie zagrożone. I martwimy się tym, prawda? Przejmujemy się tym. To jest jakieś dobro w naszej wspólnocie ziemskiej potrzebne. Ale jednocześnie święty Augustyn podpowiada nam w odpowiedzi na to pytanie, od którego zacząłem, przypomnienie treści Państwa Bożego, w odpowiedzi na pytanie, czy chrześcijanie są winni upadku Rzymu. Otóż święty Augustyn w swoim wywodzie wykazuje, że Rzym upadł nie dlatego, że przyszli chrześcijanie, ale Rzym upadł dlatego, że przestał spełniać kryteria, które wymienił pogański filozof Arystoteles jako warunki istnienia Rzeczpospolitej. Bo nie ma Rzeczpospolitej, Arystoteles, a za nim Cyceron, nie ma Rzeczpospolitej bez sprawiedliwości. I w tym właśnie fragmencie, gdzie mówi o tym święty Augustyn, używa określenia, które weszło do takich potocznych określeń czy skrzydlatych słów, że czymże są państwa bez sprawiedliwości, jeśli nie bandami rozbójników. A więc państwo bez sprawiedliwości nie jest żadną wspólnotą, jest bandą rozbójników, która rabuje resztę, prawda? Wtedy przestajemy rozumieć, po co płacimy podatki. No, jesteśmy łupieni tylko, jeżeli czujemy, że nie ma tu sprawiedliwości. Otóż Rzym przestał być wspólnotą polityczną, ponieważ zniknęło w nim poczucie sprawiedliwości i zniknęło to, co również podkreślali filozofowie pogańscy, niechrześcijańscy, wspólnota rozróżniania dobra i zła. Otóż jeżeli uznamy, że w naszej wspólnocie mają równe prawo ci, którzy mówią, że w wspólnocie ziemskiej, o to mi chodzi, Polsce, ci, którzy mówią, że Polska jest czymś złym, czego mamy się wstydzić, czym powinniśmy pogardzać, czego flagę powinniśmy wsadzać w psie odchody. I ci, którzy mówią, że ofiara żołnierzy wyklętych, że język Kochanowskiego, że muzyka Chopina to są wartości, które każdy powinien w tej wspólnocie szanować, że te dwa głosy, te dwie strony są równoprawne, no to znaczy, że już nie ma żadnej wspólnoty. My musimy doprowadzić do sytuacji, w której pewne minimum szacunku
dla wartości, bez których nie ma wspólnoty, musi zostać odbudowane. Być może ceną, jaką przyjdzie nam za to zapłacić, będzie przejściowy konflikt. To jest bardzo trudny moment, bo oczywiście można przeciwko temu rozumowaniu wysunąć argument w perspektywie świętego Augustyna, wciąż ważny, że pokój jest na tyle ważną wartością istotną, że trzeba się wstrzymać przed prowokowaniem konfliktu. To jest pytanie, które dzisiaj przed nami staje bardzo praktycznie. Święty Augustyn pozostawił swoją refleksją, swoim wielkim dziełem o równoległym istnieniu Państwa Bożego i Państwa Ziemskiego, no można powiedzieć, niezwykle trwały, głęboki ślad w całej doktrynie chrześcijańskiej. Drugi, równie ważny ślad zostawił pod tym względem święty Tomasz, ale przepraszam, patrzę na zegarek i widzę, że żeby no nie, zupełnie już nie spłycić i nie zbanalizować myśli świętego Tomasza, chyba będę musiał przerwać i przenieść refleksję o świętym Tomaszu na spotkanie styczniowe, jeśli Państwo pozwolą. A teraz, jeśli będą pytania, może 15 minut na dyskusję, a potem dokończenie, jeśli będą chętni podpisywania książek. A więc urywamy wraz z wyjściem z myśli świętego Augustyna i bardzo zapraszam teraz do dyskusji, niekoniecznie o Państwie Bożym. Bardzo proszę. Proszę bardzo, jest kilka. Proszę bardzo, pan, potem pan, potem pan. Wszystko działa. Proszę Państwa, mówimy tylko do mikrofonu. Bolesław Kasztylanic. Panie profesorze, tu chciałem Pana uzupełnić. Pracując, to znaczy ja byłem współautorem projektu technologicznego Ośrodka Informatyki, który powinien dostać nagrodę Guinnessa. W 73 zaczęliśmy go projektować, to znaczy on był tworzony, a w 92 minister został wykopany. I tu nawiązuję, bo jeden z moich kolegów z pracy tak powiedział: nie kradnę, bo nie ma co ukraść. Ale gdyby było coś ukraść, to ja bym nie kradł. Ja bym odbierał państwu ludowemu to, z czego państwo ludowe mnie okrada. Dziękuję. To tu od razu tylko skomentuję, że święty Augustyn chyba by tego nie pochwalił, ponieważ był zdecydowanym przeciwnikiem, krytykiem doktryny mniejszego zła, prawda? To znaczy, że wolno niegodnymi środkami dochodzić sprawiedliwych celów. Proszę. Do mikrofonu, proszę. Charakteryzując Państwo Boże, z tego, co Pan charakteryzował Państwo Boże świętego Augustyna, można by wnioskować, że wszyscy jego obywatele, którzy żyją godnie i sprawiedliwie, są religijni, pójdą do nieba, zostaną zbawieni. Tak można by było wnioskować. Natomiast święty Augustyn za świętym Pawłem mówi, że nie ma znaczenia, czy my będziemy tutaj na ziemi godnie żyć, czy nie, bo i tak Pan Bóg sobie arbitralnie wybierze tych, który weźmie do nieba. Jak to razem powiązać? No i następnie, jak interpretować to, że powinniśmy godnie żyć na ziemi, kiedy i tak Pan Bóg nas nie wybierze do, nie zbawi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, rzeczywiście święty Augustyn bardzo mocno podkreśla znaczenie łaski. I myślę, że no znów jeśli
wejrzymy w siebie, to zobaczymy, jak łatwo nam ulec pokusie pychy, że no to ja sam siebie zbawię, prawda? Będę tutaj dobre uczynki spełniał i to już mi gwarantuje wszystko. Otóż nie, tylko spotkanie z Panem Bogiem, z Jego łaską może uchronić mnie przed grzechem pychy. Tylko to. I święty Augustyn nie mówi, że nie ma żadnego znaczenia, co będziemy robili. Tylko, że o wszystkim rozstrzyga łaska Boża. Tak, to prawda. Ale nie jest tak, że możemy zakładać, przynajmniej ja tego tak nie widzę, może nie mam racji, jak ksiądz Hryniewicz, że łaska Boża na pewno wybierze Adolfa Hitlera i Józefa Stalina do nieba. Że to nie ma znaczenia zupełnie, co my robimy. Nie ma. Nie. Nic wolności Pana Boga ograniczyć nie może. W tym sensie ma Pan rację. I to święty Augustyn podkreśla. A Pan by chciał Pana Boga jakoś tak do targu wciągnąć. Ty mi dasz, ja ci dam. To myślę, że ten handlowy punkt widzenia się nie sprawdza. Musimy zostawić nie margines, tylko całą swobodę Panu Bogu, a postępować tak, jakbyśmy chcieli być zbawieni. No myślę, że taka jest nauka świętego Augustyna. Bez gwarancji, to prawda. Andrzej Lipiński. Panie profesorze, od dłuższego już czasu rozlega się od rana do nocy klangor na temat Trybunału Konstytucyjnego. Mnie się wydaje, że jeżeli by zostały ujawnione od początku, od narodzin tego ciała, po dzień dzisiejszy pewne charakterystyczne punkty, co zrobił na przykład Trybunał Konstytucyjny, to byłoby świetnie poukładane w naszych wszystkich głowach. Bardzo bym prosił, panie profesorze, żeby pan spróbował ten temat rozwinąć. Dziękuję bardzo. Tak. Nie czuję się przygotowany do takiego wykazu, powiedziałbym, różnych postępków Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast tak jak zaznaczyłem na początku, mentalność jurysprudencyjna, to znaczy taka, dla której tylko i wyłącznie rozpatrywanie oderwanych od życia kategorii prawnych ma rozstrzygać o wszystkim, jest mentalnością charakterystyczną dla cywilizacji żydowskiej i islamskiej. Na pewno nie jest charakterystyczne dla cywilizacji chrześcijańskiej. Otóż mam wrażenie, że ten abstrakcyjny, czysto prawniczy punkt widzenia przeżera coraz bardziej cywilizację zachodnią. I to nie tylko w Polsce. Dlatego z taką uwagą, co mądrzejsi obserwatorzy na świecie przyglądają się temu przesileniu w Polsce. Bo to dotyczy także nawet takich potęg jak Stany Zjednoczone, gdzie dożywotni sędziowie Sądu Najwyższego coraz częściej wyręczają Kongres Stanów Zjednoczonych i Senat Stanów Zjednoczonych w stanowieniu prawa. Nie w interpretowaniu, tylko w stanowieniu prawa. Tego rodzaju przypisywanie sobie, zagarnianie coraz większego pola kompetencji przez trzecią władzę, którą wyróżni jako ważny element równowagi między władzami Montesquieu, już jak o tym może kiedyś jeszcze zdążymy powiedzieć, jest zjawiskiem na pewno niepokojącym i bardzo niedobrym. Bardzo niedobrym. Ponieważ następuje, myślę, że i Montesquieu już by się z tym zgodził, dramatyczna zmiana w tym balansie między trzema władzami. W ostatnim czasie, w ostatnich kilkudziesięciu latach, widać wyraźnie, że sędziowie chcą być najważniejsi, łamiąc tym zasadę demokracji. Bo demokracja nie jest świętością, tu się zgodzę, absolutnie nie należy mówić, że zasada demokratyczna nie ma nad sobą nic. Jest prawo naturalne, jest potrzeba równoważenia jej innymi, że tak powiem, elementami stabilizacji systemu politycznego, ale jest ważna. Tymczasem prawnicy są gotowi w imię swojej trzeciej władzy zakwestionować w ogóle znaczenie demokracji. To my, fachowcy od prawa, wiemy lepiej od was, motłochu, który głosuje bezrozumnie na jakieś tam partie polityczne, co jest właściwe. To poczucie pychy. Cały czas wracam do tego.
poczucie pychy, że ja jestem wyniesiony ponad innych, nie wybrany, tylko wyniesiony jakoś samoistnie, prawda? Sam siebie wybrałem swoimi kompetencjami. I mogę w związku z tym decydować za innych, że to rozstrzygnięcie jest dobre, tamto jest niedobre. Myślę, że nastąpił tu pewien przechył w instytucji, która mogła być w punkcie wyjścia pożyteczna, dobra, ale w sytuacji nieustabilizowanej demokracji w Polsce, kiedy elity post-PRL-owskie utrwaliły swoją władzę, zwłaszcza w ostatnim czasie, przez 8 lat nieprzerwanego, jednolitego układu, coraz bardziej się korumpującego i coraz bardziej korumpującego także tę władzę sądowniczą, no to dochodzi do niewątpliwej patologii. Próba rozwiązania tej patologii jest traktowana jako zamach na świętą władzę prawników nad nami. Bo to o to chodzi, o świętą władzę prawników nad nami. Nie prawa, tylko prawników, korporacji prawniczej i jej elity. Panie profesorze, z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałem końcowej części pana wypowiedzi poświęconej kwestii wojny sprawiedliwej, czy też kwestii w ogóle tego diapazonu między konfliktem, a czasami koniecznością obrony pewnych wartości, prawd. Bardzo zupełnie zapomniałem o tym i to pan przypomniał. Ja miałem wrażenie, że to święty Tomasz z Akwinu mówił o wojnie sprawiedliwej, że to on pierwszy sformułował jej teorię na gruncie myśli chrześcijańskiej, a tu się okazuje, że w Państwie Bożym uczynił to święty Augustyn, o czym zapomniałem. Za to przypomnienie dziękuję. Ale chciałem zapytać, jak pan się zapatruje w takim razie na bardzo obecne we współczesnym chrześcijaństwie, nazwijmy dwudziestowiecznym, taki, nazwijmy to, pacyfizm integralny, jakże często pojawiającą się, ja bym powiedział ze swojego punktu widzenia, pokusę. Przedstawicielem tego rodzaju myślenia był choćby ksiądz Jan Zieja, prawda? Nigdy nie wolno tknąć cyngla, absolutnie. Nie wolno nam zabijać. Pytano go, są zachowane w internecie, nawet na YouTubie można obejrzeć takie wywiady, może nie, raczej chyba no, w postaci tekstowej, te oczywiście nie były nagrywane. I nie bardzo on umiał się wytłumaczyć, co odpowiadał swoim podopiecznym z szarych szeregów. Raczej stawiał wówczas na wybór już taki osobisty, to już twoje jakby między tobą a Panem Bogiem sprawa. Ja się chciałem zapytać o ten nieunikniony konflikt tego rodzaju wartości i jak my, chrześcijanie, katolicy, mamy się do tego ustosunkowywać. Są i dziś kwestie wojny sprawiedliwej, wojny obronnej, taka zawężona formuła wojny sprawiedliwej. No także nawet na takim gruncie no, pokojowym w sumie, jak właśnie sprawa odbicia mediów publicznych, która też się z jakimś konfliktem wiąże, no nie za pomocą broni na szczęście, ale za pomocą innych. Tak, chciałem o to właśnie zapytać. Bardzo interesuje mnie pański punkt widzenia. Bardzo dziękuję. Oczywiście ma pan rację, że święty Tomasz dużo bardziej no, szczegółowo rozważa zagadnienie wojny sprawiedliwej. Święty Augustyn je wprowadza dopiero do myśli chrześcijańskiej, do refleksji chrześcijańskiej. Ale odpowiadając na pana główne pytanie, nie tyle odpowiadając, bo kim jestem, żeby sformułować tutaj jakąś jednoznaczną odpowiedź, tylko chcę zwrócić uwagę na parę przykładów. Święty Jan Paweł II zyskał poklask świata i słuszny poklask, jak się okazuje. To znaczy nie zawsze poklask świata jest czymś złym. W momencie, kiedy stwierdził, że wojna przeciwko Irakowi będzie niesprawiedliwa. Nie wiem, czy pamiętacie państwo. Wtedy, kiedy myśmy do niej się przyłączyli. Myśmy tego, niektórzy z nas tego nie rozumieli. Prawda? To znaczy, no widzi, może dobrze, że jesteśmy z Amerykanami tam, prawda, może ta nasza baza w Babilonie. No, tam nam jakoś imponowało, a jednocześnie święty Jan Paweł II kilkakrotnie, znaczy nie kilka, dużo więcej niż kilkakrotnie, wielokrotnie w swoich homiliach, od choćby tych wygłaszanych na Monte Cassino, czy tych wygłaszanych przy murowaniu tablicy pamiątkowej upamiętniającej powstańców styczniowych, Rafała Kalinowskiego, brata Alberta.
jednoznacznie pokazywał, że jest walka sprawiedliwa, walka ze zniewoleniem, walka przeciwko obcemu uciskowi, w ogóle przeciwko uciskowi, prawda? Sam jednakże, zwróćmy uwagę, w czasie II wojny światowej nie wybrał formy walki z bronią w ręku, a nie był jeszcze księdzem. Tylko zaangażował się w Unii, bardzo ważnej organizacji podziemnej, której, no można tak powiedzieć, raczej myślą, raczej kulturą, o tak powiedzmy, tymi podziemnymi spektaklami teatralnymi starał się służyć dobrej sprawie. Nie z tchórzostwa, wiemy to na pewno, że nie z tchórzostwa. A więc myślę, że jest jakieś miejsce, którego nie powinniśmy odrzucać dla wyboru postawy pacyfistycznej. Nie jest tak, że pacyfizm w każdej formie no, powinniśmy zanegować. Są okoliczności, w których wybór takiej postawy może okazać się uzasadniony. Jak w ramach nie chrześcijańskiego punktu widzenia, tylko państwa ziemskiego ocenić tego rodzaju sytuację, bo to jest praktycznie większym problemem. Myślę, że to zależy od wychowania, od właśnie rozróżniania dobra i zła wspólnego dla danej civitas, prawda, dla danej wspólnoty politycznej, rozwijającej się przez pokolenia. Decyduje o tym, czy takie postawy pacyfistyczne rozpowszechnią się do pułapu, w którym zabraknie obrońców ojczyzny. Nikt nie zdecyduje się sięgnąć po broń, kiedy ktoś przyjdzie zabrać nam dom. Czy też obok tych, którzy wybiorą postawę pacyfistyczną, będzie zawsze dostatecznie liczna grupa tych, którzy uznają, że są gotowi zadokumentować przywiązanie do swojej civitas z bronią w ręku, broniąc jej w sprawiedliwej wojnie. A więc to jest kwestia, którą odzwierciedla ta stara republikańska rzymska zasada. Tantum intende in republica quantum tuis civibus probavi possis, to znaczy tyle zamierzaj w republice, ile jesteś w stanie przekonać swoich współobywateli. Musimy przekonywać swoich współobywateli, włączać coraz większą ich część we wspólne wychowanie, której i my musimy być częścią, a nie nauczycielami, bo jak się ustanowimy w roli nauczycieli, a inni mają być tylko uczniami, no to oczywiście nie tylko nie będzie rozmowy, dialogu, ale i nie będzie żadnej wspólnoty, bo nie ma wspólnoty politycznej między nauczycielami a uczniem. To jest innego rodzaju wspólnota. W Europie próbuje nas się ustawić w tej roli, prawda? My mamy być uczniami, ktoś inny nas poucza bez przerwy o tym. To nie jest wspólnota polityczna. Klasa jest wspólnotą albo przedpolityczną, albo postpolityczną, prawda? Więc myślę, że o tym trzeba pamiętać. Ale jeśli spróbujemy ogarnąć naszą wspólnotę jednym wychowaniem, być może nie da się to zrobić bez nieuchronnej walki najpierw z tymi, którzy nie chcą tej wspólnoty, którzy chcą ją zniszczyć. Ale jeżeli nie będziemy tej pracy wychowawczej sami podlegali i ją prowadzili, no to może kiedyś przyjść taki dzień, że zwycięży postawa nie pacyfizmu księdza Ziei, ale pacyfizmu tych niedoważonych trzecio- czy czwartorzędnych celebrytów i celebrytek, którzy oświadczali, czy które oświadczały jeszcze tam kilkanaście miesięcy temu, kiedy tematem medialnych spekulacji była wojna za naszą wschodnią granicą, że oni na pewno nie będą bronić Polski, tylko wyjadą, prawda, albo schowają się w Mysiej Dziurze. Takie deklaracje padały. Otóż to zależy od tego, jak będzie wyglądało nasze wychowanie we wspólnocie. I to dlatego powinno być przedmiotem naszej troski. Ludzie, którzy potrafią, tak jak ksiądz Zieja, tak jak Jan Paweł II, Karol Wojtyła, udokumentować swoją myślą, swoją postawą niechęć do wzięcia broni do ręki, nie odmawiając prawa innym, bo ksiądz Zieja nie mówił, że nikt nie może bronić Polski. Tego nie powiedział, przynajmniej mnie się wydaje, że tak nie mówił. Nie potępiał swoich penitentów, prawda, tych podopiecznych. Tylko no,
sam widział trudność tutaj wzięcia udziału bezpośredniego w tej walce. Inny przykład, Józef Czapski. Zaczynał jako radykalny pacyfista, zresztą kosmopolita, nie czuł się Polakiem. I w 1920 roku sytuacja go jakby przekonała, że no nie można całkiem stać z boku i przełamał w sobie ten pacyfizm wyniesiony z rosyjskich salonów, przedrewolucyjnych oczywiście, i zaciągnął się na ochotnika do prawda, kawalerii polskiej. Więc myślę, że trudno chyba tutaj dać taką sztywną odpowiedź. Raczej myślę, że przez indywidualne przykłady można pokazać no, wyzwanie i odpowiedź na to wyzwanie. Wyzwanie, jakim jest problem wojny w naszym życiu i chęć zachowania pokoju. A czy teoria wojny sprawiedliwej obowiązuje w doktrynie Kościoła katolickiego do dziś? Ja tego nie wiem. No, myślę, że tak szczegółowo nie jest to ujęte, chociaż trzeba byłoby sprawdzić w katechizmie, no bo to jest jedyna metoda, że tak powiem, odpowiedzi na pana pytania. Nie pamiętam. No na pewno najbardziej rozbudował tę doktrynę święty Tomasz i o tym będziemy jeszcze króciutko może mieli okazję za miesiąc powiedzieć. Ale sprawdzę w katechizmie, jak to jest ujęte. Jest na pewno jakoś poruszona ta kwestia. Szczerze powiem, nie sprawdziłem dzisiaj. Proszę bardzo. Pozwolił pan profesor też odnosić się do innych bieżących wydarzeń. W odniesieniu do budowanej polityki historycznej państwa zbliżają się dwa ważne wydarzenia. Jedno w styczniu, to jest rocznica ewakuacji w głąb Rzeszy obozu KL Auschwitz i do wkroczenia do opuszczonego obozu żołnierzy Armii Czerwonej i przejęcia obozu przez NKWD. Tak to musiałem nazwać, bo jest ciągle konsekwentnie i fałszywie, niezgodnie z prawdą historyczną, to wydarzenie nazywane wyzwoleniem obozu. No ja oczekuję, ponieważ pan prezydent zapewne będzie brał w tym udział, jednak odważnego, choć może no, roztropnego i powolnego, ale odbudowania tej w tym ujęciu prawdy historycznej. I drugie wydarzenie już bliskie to 1050. rocznica przyjęcia chrztu przez księcia Polan-Mieszka. Moje takie wyobrażenie i oczekiwanie jest, że będzie to wydarzenie kościelno-państwowe, że będą zaproszeni będzie zaproszony cały świat chrześcijański, że tak powiem, ze szczególnym uwzględnieniem Czech i Węgier, a może całe właśnie Międzymorze od północy do południa i nasi sąsiedzi ze wschodu i z zachodu. No i że imiona Mieszko i Dobrawy będą wymieniane na jednym oddechu, bo ta osoba Dobrawy, ta wybitna postać jest zupełnie tak usuwana w cień bezrefleksyjnie. A to było wspaniałe małżeństwo, wspaniała para, wspaniałe osobowości. To byli wizjonerzy wprost polityczni, no i też trzeba powiedzieć geniusze zarządzania. Ja bym oczekiwał, że to będą te proporcje przywrócone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To może już byłoby przedostatnie pytanie. Jeszcze jedno przyjmę, bo żeby zdążyć z ewentualnymi podpisami. Króciutko tylko nawiążę do tych dwóch kwestii. Pierwsza, myślę, że to jest okazja, ta akurat rocznica, w której pierwszy raz będzie mógł wystąpić jako prezydent Rzeczpospolitej pan Andrzej Duda. Jest okazja, żeby zacząć odkłamywanie tego, bo proces to będzie długotrwały, ponieważ przypomnijmy, że jest to oficjalne święto Unii Europejskiej, obowiązujące w całej Unii, święto wyzwolenia obozu w Auschwitz. Tak się to nazywa i zmiana tego nie będzie możliwa od jednej deklaracji prezydenta. Natomiast prezydent, państwo polskie przez swoje czynniki oficjalne może stopniowo prostować tę fałszywą nazwę, no ale zajmie to jakiś czas na pewno. Przypomnę, że drugie wprowadzone później obowiązujące święto w Unii Europejskiej
związane z doświadczeniem narodów naszej części Europy, czyli 23 sierpnia. Praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie jest obchodzone w całej, ani nikt o nim nie wie, w całej zachodniej Europie, prawda, z niczym się nie kojarzy. Natomiast my oczywiście i słusznie pamiętamy o 27 stycznia, bo ono przypomina, nie chodzi tutaj o to fałszywie rozumiane wyzwolenie, ale chodzi o przypomnienie tego, co znów źle jest nazywane Holokaustem, a należy nazywać zagładą. No bo Żydzi sami z siebie bynajmniej ofiary nie chcieli składać, więc nazwa Holokaust jest równie fałszywa i absurdalna, powiedziałbym, jak nazwa wyzwolenie obozów Auschwitz. A więc myślę, że jest cały szereg źle używanych pojęć, które trzeba stopniowo odkłamywać. I to jest praca bardzo długotrwała, w której no, pewnie warto łączyć wysiłki różnych instytucji, a może nawet różnych narodów. I tu nawiążę do drugiej pana wypowiedzi. Oczywiście też mam tę samą nadzieję co pan, że będzie to tak jak chrzest był wydarzeniem kościelno-państwowym, tak i rocznica chrztu 1050 będzie takim wydarzeniem i będzie okazją właśnie do łączenia, do spotykania się z innymi. I to nie tylko z Czechami, choć Czesi są tutaj najważniejsi. Wielokrotnie w kulturze jeszcze średniowiecznej epoki taką rolę odgrywają, o czym piszę między innymi w tym drugim tomie. Nie byłoby bez czeskich wzorów Bogu Rodzicy między innymi. Ale także z Niemcami. No nie, dlaczego mamy w tym kontekście akurat Niemiec nie wspomnieć dobrze? Święty Brunon z Kwerfurtu, autor pierwszego żywota świętego Wojciecha, jest, przypomnijmy, pierwszym autorem, a może po prostu autorem nazwy Polska. Nikt przed nim tej nazwy nie użył, prawda? Więc i był gorącym obrońcą zresztą Polski przed zakusami państwa bolesławowego, przed zakusami swojego, jeżeli można tak powiedzieć etnicznie, cesarza Henryka II. No a krótko mówiąc, niemieccy mnisi, niemieccy ludzie kościoła odegrali też ważną, na pewno pozytywną rolę przy chrzcie, tak samo jak włoscy. A więc tu akurat nie ma powodów do podziałów, jest to okazja, tak jak pan powiedział, do zaproszenia naszych sąsiadów ze wschodu również, którzy później nieco przyjęli chrzest w 988 roku i tych z północy, no bo przez Polskę pójdzie chrzest na Litwę, więc i ich trzeba jak najbardziej zaprosić i tych właśnie z południa, przede wszystkim najważniejszych tutaj Czechów, Słowaków, Węgrów. No i także mimo wszystko uważam w tej sprawie Niemców. Mamy wiele pól konfliktów z Niemcami historycznych, ale tu akurat nie mamy powodu na tym kłaść akcentu. Bardzo proszę, ostatnie pytanie, jeżeli jest. Ja chciałem, panie profesorze, o połączenie nauki Chrystusa z tymi właśnie filozofami, jak święty Augustyn, bo tam jest w nauce Chrystusa powiedziane, czyńcie sobie ziemię poddaną wszelkimi sposobami. Tam też jest powiedziane, dostaliśmy talenty i mamy je rozwijać. Tam jest powiedziane, mamy służyć innym, czynić na dobro dla innego. W związku z tym my jesteśmy naukę Kościoła mamy codziennie w Kościele i często nam filozofów wkładają. Jak mamy to rozumieć? Dziękuję bardzo. Przepraszam, nie zrozumiałem właśnie końcówki. Proszę z łaski swojej powtórzyć. Bo... My, chodząc do Kościoła, słuchamy nauki Chrystusa. I często w homiliach używa się pozostałych świętych, czy świętego Tomasza, czy świętego Augusta i w ogóle wielu. Jak mamy rozumieć, kiedy oni mówią o właściwie tym, że nic nie powinniśmy czynić? Nie, no to właśnie już ta kontrowersja wyniknęła tutaj wcześniej. Myślę, że jest ona nieporozumieniem. Święty Augustyn akurat dość wyraźnie odpowiedział na to swoim wezwaniem kochaj i rób co chcesz. Nie w znaczeniu Jurka Owsiaka, rób ta co chce ta, tylko kochaj Boga i bliźniego swego, prawda? Jeżeli o tym pamiętamy, to rzeczywiście nie musimy już przejmować się tak, jak czasem się przejmujemy, że na nas łaska nie spłynie. Jeżeli mamy to przed oczami, to być może ta łaska już do nas dotarła, prawda? Że mamy kochać i
to już nas poprowadzi, kochać Boga i kochać bliźnich, co nie jest wcale łatwe, jak wiemy. To nie jest wcale łatwe zadanie. Także myślę, że tego rodzaju odpowiedź, którą daje sam święty Augustyn, no powinna panu wystarczyć. Święty Tomasz udziela może bardziej skomplikowanej odpowiedzi, choć w pewnym sensie psując efekt przyszłego wykładu, powiedziałbym, że na łożu śmierci miał przeżyć taką wizję święty Tomasz, w której stwierdził, że wszystkie jego księgi, a stworzył dzieło chyba największe ze wszystkich ludzi, w sensie objętościowym i objętości intelektu w nią weń wprowadzonego, są warte tyle, co spalona trawa. Prawda, że no, o wszystkim decyduje spotkanie bezpośrednie z Bogiem. To właśnie, co święty Augustyn wyraził tym stwierdzeniem. Kochaj i rób, co chcesz. Myślę, że jak nam się uda, że tak powiem, odpowiedzieć na to wezwanie, no to, to nic lepszego nas spotkać nie może. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję bardzo.